Witajcie bardzo serdecznie na dzisiejszej Odpytajce, w której będziemy przerabiać słownictwo, zdania, które robiłem na grupie Rekcja, którą oznaczam numerycznie Grupa 23. Spotkania mam we wtorki o 18.30. Jeżeli chcecie dołączyć, zapraszam serdecznie. Zróbmy najpierw podsumowanie zwiastun. Przepraszam, podsumowanie to ze słowo. Z tego, co będziemy robić, i wam udostępniam podgląd właśnie na te zdania. Minuta, mówię zdania po polsku. Macie je na miniaturce po niemiecku, częściowo. Tak, pomyślałem, że może was zachęcę. Abyście wiedzieli widzieli te zdanie po niemiecku, żeby, żebyście wiedzieli, z czym to się je, czy to jest wasz poziom, czy za trudno. Za łatwo, może nie, ale czy wam to pasuje? Czytam. Jej chodziło o to, że cieszyła się na to spotkanie. Czy tobie chodzi o to, że ona ma pracę, a ty nie? On pytał o kobiety, z którymi rozmawialiśmy. Nie kupuj tego płaszcza, ponieważ nie chroni przed zimnem. Przyjechałem, żeby cię chronić. On jest o tym przekonany, że to dobry pomysł. Z kim jest zaręczona twoja córka? Przeproszę sobie trochę. Czasownik stracić, czasownik rezygnować. Rezygnuję, ubezpieczać. Ubezpieczony. Czas przeszły. To jest propozycja pani po, po, po niemiecku. Za chwilę wytłumaczę dlaczego. W czasie zajęć wytłumaczę. Syn pracuje w Niemczech, żeby matka mogła z tego żyć. Jestem zakochana w języku niemieckim. Dysponować czymś, wątpić w i wierzyć w to są czasowniki, które podali moi uczniowie, z którymi będą zadanie domowe. I to jest zwiastun dzisiejszej lekcji. Analizujemy, słuchajcie, co tu mamy i dlaczego ma być tak, a nie inaczej. Zdanie pierwsze. Jej chodziło o to, że cieszyła się na to spotkanie. I ja. es ist ihr darum gegangen, dass sie sich auf dieses treffen gefreut hat. Czasownik gehen gegangen chodzi o gehen, wiadomo, chodzi o zwrot es geht um. Chodzi o. Czy tobie chodzi o to, że ona ma pracę w Atenie? Geht es dir darum, dass sie eine Arbeit hat und du nicht? On pytał o kobiety, z którymi rozmawialiśmy. Er hat nach den Frauen gefragt, mit denen wir gesprochen haben. Nach fragen nach jest. Jest czasownikiem rekcyjnym, pytać o. Oh, I nach się uczy z datywem. Dlatego Frauen jest w datywie. Den Frauen. Mytdejinen, z którymi. Zdanie przydawkowe, kobiety, z którymi rozmawialiśmy. Te dwa pierwsze zdanie, zdania zawierały zwrot S um. Chodzi o. Um się łączy z akusatywem. W ogóle zawsze. Bo są przyimki, które się łączą z datywem, tylko z datywem, Niektóre się łączą tylko z akusatywem. I um do nich należy. Takich przyjmków z akusatywem jest tylko 5. Um. für Une. Gegen. Durch. Nie przegapiłem? Chyba wszystkie. Kolejne. Nie kupuj tego płaszcza, ponieważ nie chroni przed zimnem. Kauf den Mantel. O, to jest błąd. Den Mantel nicht, weil er vor, der, vor nicht das er vor Kälte nicht schützt. Dass er vor Kälte nicht schützt. Schützen vor, chronić przed. Vor jest z datywem, ponieważ... Hmm, dobra, for może być z też, ale przy czasowniku schützen, schützen jest zawsze z datywem. Przyjechałem, żeby Cię chronić. Ich bin gekommen, um dich zu schützen. On jest o tym przekonany, że to dobry pomysł. Er ist davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist. Überzeugen to jest przekonywać kogoś. Kogo? To z akusatywem. Kogo? Natomiast o czymś, o czymś przekonywać. Von z datywem. Z kim jest zaręczona twoja córka? Mit Weim ist deine Tochter verlobt. Verlobt, sein, być zaręczonym, rekcja mit, mit datywowa. Stracić, verlieren. Dlaczego to powstało? Ponieważ ktoś z uczniów pomylił czasownik verloben, verlobt w czasie przeszłym, z czasownikiem verlieren ponieważ on ma w czasie przeszłym verloren. I gdzieś tam się do komuś nałożyły te nakładki, nie? Verloopt i verloren. Są podobne. Rezygnować. Aufgeben. Ja rezygnuję. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Tutaj mam zakusadliwę. I co tu będzie po drugiej stronie? To był taki motyw na lekcji, kiedy tłumaczyłem y, taką metodę, żeby uczyć się zwrotów niemieckich, których rozumiecie, ale ich nie używacie. Czyli wzbogacić słownictwo aktywne. I uczymy się tego słownictwa w ten sposób. Czyli załóżmy, znacie aufgeben. Zrezygnować z czegoś. Załóżmy, że to znacie. A chcecie się nauczyć czasownika Verzichten auf. Verzichten auf to jest również w znaczeniu rezygnować z. Przy czym jest to czasownik rekcyjny, ma auf z Jak się tego uczyć? Właśnie to pokazałem, że po lewej stronie robicie zdanie niemieckie, które znacie. A po prawej zdanie niemieckie, którego chcecie się nauczyć. W tym wszystkim, w tym procesie nie mieszacie języka polskiego, ojczystego. Nie, tylko niemiecki. Z niemiecki znany na niemiecki uczony, wykładany nie? w jakiś tam sposób. Czasownik verzichten. Jedna z uczennic pomyliła go z czasownikiem ubezpieczać. Versichern. Nie? Verzichten, versichern. Na tym etapie zabrzmiało to dla niej na tyle podobnie, że pomyliła, ale dlatego też zapisałem ten czasownik, żeby go tutaj wyodrębnić. I czas przeszły ubezpieczony, fezicht. I tu było zdanie: Ich gebe sport auf, czyli rezygnuje ze sportu, na zdanie: Ich verzichte auf sport jako synonim. Potem było zdanie, ja z tego rezygnuję. i werde ich I to drugie zdanie, już pamiętam, chyba chodzi o Geiben. Tak, ich gebe das auf. Nie? Jeżeli obydwa czasowniki są dla Was nowe i uczycie się tego, obydwu czasowników, no to nie uczycie się obydwu, no uczcie się jednego. Wybierzcie sobie tylko jeden. Bez sensu uczyć się dwóch na raz słówek czy czasowników oznaczający, oznaczających to samo. Tego się nie robi, bo to miesza w głowie. Syn pracuje w Niemczech, w Niemczech, żeby matka mogła z tego żyć. Der Sohn arbeitet in Deutschland, damit seine Mutter damit leben kann. Wyjaśnialiśmy sobie spójnik damit. Hmm? Damet, który wprowadza szyk końcowy który jest zdaniem wprowadza zdanie okolicznikowe celu mówiące po co coś robię. Jestem zakochana w języku niemieckim. Ich bin in deutsche Sprache verliebt. Cokolwiek by nie oznaczało, oznaczało ten stan, ale okej. Okay. Dysponować czymś verfügen über, wątpić w coś zweifeln an i wierzyć w Glauben an, to są czasowniki, z którymi będzie to zadanie domowe dla moich uczniów. Ale zadanie domowe dla was: zbudujcie zdanie. Ja, ojej, nie widzę tego. Ja w to nie wątpię. To jest zadanie domowe. House of Gab. Matko, gdzie to się wykręciło? Tutaj ma być. House of Gab. Natomiast, gdybyście chcieli jakieś własne zdanie stworzyć z jednym z tych czasowników, zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście taką twórczość zrobili i napisali to w komentarzu pod filmem. Cóż, z mojej strony wszystko. Bardzo Wam dziękuję za te paręnaście minut spędzona razem ze mną jeżeli nie macie z tym problemu to zapraszam do subskrybowania czyli jak macie przycisk subskry, subs, subskrybuj nie mogę się wysłowić to napiszcie, kliknijcie tak żeby było subskrybujesz i druga rzecz, jak już macie subskrybujesz, to kliknijcie tak żeby był zaznaczony nie sperson, spersonalizowany czarny dzwonek, tylko wszystko biały dzwonek wiecie o co ci bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia, do kolejnego filmu. Zapraszam do udziału w lekcjach ze mną, czy grupowych, czy indywidualnych, czy kurs korespondencyjny, czy dostęp do lekcji w aplikacji, bo niektórzy z Was taką opcję wybrali: że uczycie się we własnym tempie. Mam tam ponad 600 lekcji z dostępem. Zapraszam do kontaktu, jeżeli Was to zainteresowało. Pozdrawiam i do kolejnego razu.